Gościem Chełmskiej Biblioteki Publicznej Marcin Dwarski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jesteśmy świeżo po spotkaniu autorskim. W naszym odczuciu było fajnie. No tak, tak. I tłumy ludzi, wierszy na koniec. Bo nie wiem, czy ku mojej czci, czy pod moim adresem, ale wiersz. Było merytorycznie, było fajnie dlatego, że mam wrażenie, wszyscy, którzy tutaj się dzisiaj zgromadziliśmy, wiedzieliśmy o co pytać i wokół czego mamy rozmawiać. Zakochani jesteśmy w literaturze Marcina. No bardzo, bardzo dziękuję. Zresztą sam zauważyłem, że Państwo doskonale znali wszystkie moje książki. Dużo lepiej niż ja. Mnóstwo szczegółów, także to lubię takie spotkania rzeczywiście, na których no, wszyscy jesteśmy partnerami, możemy rozmawiać, gdzie nie musimy sobie tłumaczyć prostych rzeczy, jak książka wygląda. Zresztą mają Państwo niezmiernie ładną i przyjemną. Cieszymy się, jest to świetne miejsce, żeby się spotykać częściej. A propos tych spotkań, dowiedzieliśmy się, że jest plan, żeby Zyga Maciejewski być może za jakiś czas pojawił się w Chełmie i tutaj właśnie borykał się z kolejną kryminalną intrygą. Bardzo poważnie Zyga Maciejewski się nad tym zastanawia, a ja wraz z nim. No ale chyba tutaj powinniśmy zawiesić głos, żeby niczego nie zdradzić. Dobrze, nie zdradzajmy, zatem porozmawiajmy o samym Maciejewskim, o jego związku z regionem, z tym co dawne, stare, niestety już zapomniane trochę. I tym, jak dzięki Maciejewskiemu właśnie do tego fajnego, złotego okresu w polskiej historii sięga. Za sprawą przecież gatunku, który no, mocno poważnie gdzieś tam kiedyś traktowany nie był, a na powadze zyskał. No tak, tak, ale kryminał historyczny, czyli kryminał retro, to jest podgatunek niezmiernie w Polsce popularny i ceniony. Nie wydaje mi się, aby gdziekolwiek na świecie pisano procentowo tyle kryminałów historycznych spośród kryminałów w ogóle. Wszyscy mamy potrzebę zrozumienia tego, w jakim świecie żyli nasi dziadkowie, pradziadkowie, a więc zrozumienia Polski przedwojennej, zobaczenia jej. Szczególnie, że to przez wiele, wiele lat po zakończeniu wojny przecież nie mogliśmy o tym sensownie i prawdziwie rozmawiać. Stąd też tak wielka popularność wydaje mi się kryminałów retro. No a komisarz Maciejewski to trochę inna historia, bo to jest bohater, który prowadzi śledztwa w Lublinie, jest taki jak Lublin, jak Lubelszczyzna, ma te same kompleksy, atuty i wady. Stąd jest to tak głęboko wrośnięty w tę ziemię bohater, chociaż fikcyjny. I myślę, że dlatego właśnie czytelnicy, czy w Lublinie, czy w Chełmie, czy w Poniatowej, czy nawet w Siedlcach, chociaż to już jest inne województwo, odbierają go inaczej niż w Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie. A na czym, jak pan myśli, zamykając naszą rozmowę i podsumowując, polega fenomen popularności pana książki? To jest właśnie bohater z krwi i kości, z którym też w pewnym sensie możemy się utożsamiać. Czy jest to właśnie ten klimat, do którego tęsknimy? Historii, zapach knajp, miejsc, lokali, ulic, które gdzieś tam znamy z opowieści lub starych pożółkłych zdjęć. Może jest to kwestia no, na pewno dobrej intrygi, a może tej anegdoty, która wciąż także jest w pana książce obecna. Myślę, że to wszystko, o czym pan powiedział, ale dodam jeszcze to, że staram się, aby te książki były po prostu dobrze napisane. Powieść kryminalna, czyli najpierw powieść, potem kryminalna, a więc przede wszystkim dobra powieść. Bohater, nie ma powieści bez bohatera, więc on jest nośnikiem wszystkiego, co w tej książce nas pociąga. Najlepsza fabuła z miernym detektywem, no to już nie jest to, co chcielibyśmy czytać. Więc, a jeżeli Maciejewski, no to oczywiście dialog, to nie tylko to, co on robi, nie tylko to, jak łapie, jak myśli, ale też sposób, w jaki rozmawia ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi przeciwnikami. Ja myślę, że to jest też jeden z ważniejszych atutów tych książek, czyli mowa, której co prawda nie słyszymy, gdy czytamy, ale którą jest aż miło przeczytać na głos.
która jest wprost do przeniesienia do radia na scenę przy Cinere. Dziękuję za to, co jest. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy częściej. Prosimy o więcej. No i skoro adres w Chełmie już jest załatwiony, dalej wynajęty, no to jednak będziemy kibicować temu, żeby Maciejewski do Chełma miał. Bardzo dziękuję. No bez wątpienia, jeżeli Maciejewski miałby prowadzić śledztwa w Chełmie, no to ja najpierw muszę tutaj przyjechać, zamieszkać na jakiś czas i Chełma się nauczyć. Niezwykle skromny, niezwykle sympatyczny, niezwykle miły także dla nas ze sprawą dzisiejszego spotkania. Marcin Wroński był gościem Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Raz jeszcze dziękuję w imieniu swoich pracowników biblioteki i wszystkich, którzy dzisiaj na spotkaniu. Dziękuję bardzo.